Cześć, mam na imię Adam. W Toyocie pracuję od 2005 roku. Zapraszam Was do obejrzenia filmu, na którym zobaczysz cztery nasze działy. Odlewnie, obróbkę, montaż i logistykę. Chciałbym Ci opowiedzieć parę słów o odlewni, w której spędziłem ponad 10 lat. Gdy przyjąłem się tam do pracy, słowo odlewnia kojarzyło mi się z jakąś hutą. Natomiast okazało się, że można spędzić 10 fajnych lat i dzięki temu, że były dobre warunki pracy, fajna atmosfera i przede wszystkim możliwości rozwoju. Jestem teraz, gdzie jestem, czyli jestem w dziale szkoleniowym, od którego każdy nowy pracownik rozpoczyna swoją pracę. Spędza tutaj 5 lub 10 dni, w zależności od działu. Miesięcy szkolę się do roli team lidera. Moja praca polegać będzie na zarządzaniu grupką ludzi oraz wsparciu procesu produkcji. Poszło mi to, o dziwo, tak mi się wydaje, bardzo szybko. Bardzo lubię poznawać różne procesy. Bardzo się z tego cieszę, że tak właśnie zostałam zauważona i mogłem się rozwijać tutaj. Do tej pory nie miałam styczności z żadnymi maszynami. Zauważyłam, że to coś, co mnie bardzo interesuje. Stało się to moją pasją. W dziale odlewni zajmujemy się produkcją aluminiowych części silnika. W związku z kolejnymi projektami hala została przebudowana, a nowe maszyny zautomatyzowały wiele procesów. Praca tutaj polega na przygotowywaniu i obsłudze maszyn odlewniczych, a także na kontrolowaniu odlanych detali, zanim trafią do dalszych etapów produkcji. Odlewnia może kojarzyć się z ciężkim przemysłem i wymagającymi warunkami, ale jest to miejsce, w którym sam spędziłem 10 fajnych lat i które daje możliwość rozwoju kolejnym pracownikom. Na obróbce nadajemy naszym częściom właściwy kształt. Wiercimy w nich otwory, frezujemy, szlifujemy. Wszystko odbywa się w maszynach obróbczych, a większość linii jest zautomatyzowana. Naszym zadaniem jest obsługa tych maszyn, wymienianie narzędzi, dokonywanie niezbędnych pomiarów i kontrola jakości w gotowym detalu. Jeśli masz doświadczenie w podobnej pracy, to tu w pełni je wykorzystasz. Jeśli nie, przygotujemy Cię do tego. Będziesz mógł poznać tajniki wszelkiej obróbki, a mianowicie nauczymy Cię od samego początku pracę na danej linii, z danym detalem, począwszy od rysunków technicznych, od sprawdzianów pomiarowych, od przyrządów, a skończywszy również na wymianie narzędzia, które jest bardzo ważne na linii obróbki. Każdy detal jest obrabiany w tysięcznej części milimetra, jest to bardzo mała jednostka, dlatego też jest bardzo wielka potrzeba, żeby te wszystkie pomiary były precyzyjnie wykonane. Montaż to miejsce, gdzie powstaje nasz finalny produkt, czyli silnik. Każdy pracownik odpowiedzialny jest za montaż określonej liczby części. Praca ta wymaga zdolności manualnych i uwagi, ponieważ na jednej linii powstaje kilka rodzajów silnika, a linia produkcyjna jest w ciągłym ruchu. Jeśli posiadasz doświadczenie w podobnej pracy, szybko odnajdziesz się w naszym zespole, a w razie potrzeby zapewnimy Ci odpowiednie szkolenie. Praca na montażu polega na wykonywaniu poszczególnych czynności w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie. Nie oczekujemy od pracowników znajomości budowy silnika. Tego wszystkiego uczymy na naszym dojo, czyli na naszym dziale szkoleniowym, gdzie pracownicy uczą się wykonywania poszczególnych czynności w odpowiedni sposób, po to, aby to było wykonywane ergonomicznie i bezpiecznie. Na naszej linii automatycznej nauczę Cię posługiwać się kluczem elektrycznym i pneumatycznym, przykręcać śruby i nakrętki. Na tym stanowisku uczymy pracowników montaży konektorów. Na tym stanowisku uczymy pracowników przekręcania poszczególnych części oraz przekręcać nakrętki w odpowiedniej sekwencji. Wydawałoby się, że to nie jest praca dla kobiet, ale z mojego doświadczenia kobiety sobie w niektórych przypadkach radzą o wiele lepiej niż mężczyźni. W logistyce zajmujemy się transportem wewnętrznym i dowożeniem części na linię. To nie tylko praca w charakterze kierowcy. Obsługujemy też dostawy komponentów, magazyn i wysyłki silników. Przydadzą się tu uprawnienia na wózki widłowe, suwnice lub żurawie, ale jeśli ich nie masz, zadbamy o to, byś je zdobył.
Znajdujemy się w dziale logistyki, który zajmuje się dostawami, dostarczaniem części na montaż i wysyłką. Pracuję w obszarze pickingu, odpowiadamy tam za dostarczanie części na montaż. Szkolenie nowego pracownika trwa około 1 miesiąca. W tym czasie uczy się wszystkich czynności, wyrabia niezbędne uprawnienia do samodzielnej pracy. Zapraszamy na logistykę! Jeżeli szukasz pracy związanej z motoryzacją, związanej z obróbką, skrawaniem, chciałbyś poznać tajniki wiedzy Toyoty, to serdecznie zapraszamy. Ta praca jest dla Ciebie. Jeżeli cenisz nowoczesną technologię, dobre warunki pracy, możliwość rozwoju, czekamy właśnie na Ciebie. Dołącz do naszego teamu.